rozmawiamy właśnie z dowódcą akcji ratowniczej w Paszkówce, z kapitanem Bartłomiejem Kowalskim. Co tu się stało, panie kapitanie? Pożar w piwnicy w jednym z pomieszczeń spowodował zadymienie w całym budynku. Wewnątrz budynku przebywało w sumie 6 osób. Dwie osoby wyszły przed naszym przybyciem o własnych siłach. Kolejne 4 zostały ewakuowane przez strażaków przy użyciu drabin i podnośników. Czyli oni gdzieś tam byli uwięzieni na górze, tak? Te osoby wyszły na zewnątrz i przebywały na górze, tam na Gzymsie. Wszystko stały na zewnątrz, na Gzymsie, także udało się ich zdjąć przy pomocy, ewakuować przy pomocy podnośnika i drabiny.